Witam tutaj, Dawo23. Zastanowił się nim let's playem za Alone in the Dark. Gra swojego czasu była w CD Action i chyba jeszcze jest. Opowiada o losach Edwarda Kirby'ego. Detektywa od spraw paranormalnych chyba. Tak. Nie zacznijmy nową grę, albo jeszcze pokażemy epizody. Tutaj przyszłam pobudkę, więc wiem co będzie w zawroty głowy, to jest taki... Noszą jedynie do mostu właśnie tego, dalej nie chciał mi się. Postanowię, żeby nagrywał. Jest tutaj epizod pierwszy, zamroczenie, 5 rozdziałów. Epizod drugi, pytania, też 5 rozdziałów. Bolesne odpowiedzi, czyli epizod trzeci, 4 rozdziały. I co czwarty, odparcie ataku i strata, 4 epizody. Nie, rozdziały. Epizod piąty, nie jestem już sam, 4 rozdziały. Epizod szósty, prawda, 3 rozdziały. Epizod 7, ścieżki światła, 4 rozdziały. I epizod 8, niosący światłość. Nie wiem dlaczego, ale to jest akurat zablokowane. Może trzeba przejść. A my wracamy do etapu dar widzenia. Oho. Etapy 4, 18. Więc zacznijmy. Etap pierwszy. Na nowej grze, na poziomie. Tak, to nowe. Diabeł, od dopuści największy z swojego życia przekrojący. Że nie jest. Tak, dubbing jest po polsku oczywiście. X-em możemy zamykać i otwierać oczy. Się przydaje na początku. Grafika nie jest może najlepsza, ale nie ustawiłem na maksa. Ścieżka światła jest w końcu w naszym zasięgu. Nic nie stanie nam na drodze. Nic. A teraz działaj według planu. Co z nim? Jesteś pewien, że wciąż jest nieprzytomny? Zaraz się dowiemy. Siema, gościu. Pójdź na mnie. Nie mowy. O, ale ładna krew. Kurde, co by bolało w oczy tak naprawdę. Już nie jest taki straszny, no nie? Jezu, ślini się jak dziecko, pieprzone warzywo. Dzięki Paddingtonowi jest teraz zwykłym gościem. Nie będzie robił kłopotów. Miejmy nadzieję. Edward! Ktoś udzielił ci głosu? O ty! Do tej pory byłem dla ciebie łagodny. Daj mi tylko jeden pieprzony powód. Panie Skow, zostaw go! Cierpieć. O, kolejny. Jeden drugi koleżka umrze. Paddington pozostanie jedyną osobą, która potrafi posługiwać się klejnotem. Paddington? Nie chce pan chyba zaprzepaścić wszystkiego, na co pracowaliśmy, prawda? Nie, sir. Tak sądziłem. Panie Hammett, wspólnie odprowadzimy Paddingtona. Uzdiki mają! Proszę wziąć tę pacynkę na dach i zabić. Tak też się stanie. Teraz! Co teraz, no? Dobra, zauważyłem, że każdy rozdział. No, nieźle kościół myślę. Auć. No, zauważyłem, że każdy rozdział. Moment. Ma tutaj zmień menu. Jest na przykład jest pierwsze zamroczenie, etap pierwszy. Dobra, to są etapy. Pierwsza pobudka. Budzi się w niezwykłym pokoju, kręci mi się w głowie. Nie jestem sam. Dwóch gości o nieprzyjemnie brzmiących głosach rozmawia o jakimś dziwactwie. To się ze mną wyszło. Co ze mnie wyszło? Jest też. Jaki starzec mówił do mnie Edwardzie. Wchodzi ich szef i chce, abym zginął. Nawet nie wiem dlaczego. Przez drzwi. No dobra, przed drzwi idę. No, idę. Aj, aj, aj. No, dlaczego on mnie bije? W którą stronę? Dobra, w tam. Wkurza mnie ta winda. Czy kiedyś wreszcie... No, zioł. Co tu jeszcze robisz? Bierz go na dach, nie opóźniaj nas. Aha, to musimy iść po schodach, dobra. Nie mogą skrzywdzić. Ruchy, truszczuj! Pozwól, że ci otworzę. Mówiłem ci, żebyś się zamknął do cholery. No dalej, skop. Na górę, a później na prawo. Dobra, niech się stanie światłość! Być może będę robił po dwa takie epizody. No nie epizody, tylko etapy, no. To są etapy, dobra. Nie zatrzymuj się! Tak jest! Głośniki trochę muszę ciszyć, moment. Ty to zrobiłeś? Wieprzony szpital! Ale ty... Cholera! Co zrobiłeś? Nie! O, egzekucja! O,
kamerka, ukaż mi tego gościa. No to było straszna śmierć. Suzik byśmy wzięli. Alone in the Dark to nie jest taka typowa strzelanka. Ponieważ w każdym momencie można zginąć. Złe kroki już po tobie. O, nie iść w stronę światła! Strasznie na długo słyszałem, dlatego się nie będę odwracał. Kurde. A, pierwsza przeszkoda. Uwaga! I pierwszy, no pierwsza scenka. Oto wyglądamy tak. Cierpi na amnezję. Kim do diabła jestem? I odblokowujemy chodzenie w trzeciej, no w trzeciej pozycji, nie pozycji, w trzecioosobowym tym, no, widoku. Nie wiem, czy tak jest jakoś fajnie. Jak są większe te rzeczy, to no, no wiecie co, no. Kurde, weź to. A nie, tutaj trzeba iść, dobra. Błazić. W samą porę. A co jeśli nie pokaże nam ścieżki? Jeśli spróbuje nas wydymać? On nie wchodzi w grę. Zrobi dokładnie to, czego chcemy. Słyszysz mnie, Paddington? Istnieją metody tortur, które nie ograniczają się tylko do zadawania cierpienia wątłej cielesnej powłoce. O ten, zadaliśmy sobie wiele trudu, aby dostać zarówno ciebie, jak i klejnot, Theo. Tylko ty wiesz, jak użyć jego mocy. Kieruj nim. Prowadź go. Będziesz naszym niosącym światłość. Jak odmówisz, twoje cierpienia staną się legendarne. Oszalałeś! Widziałeś, co tam się stało! Nie zadziała! A cóż, sprawdzimy. Słyszałeś? I tak rozmieszona ten klejnot. Słyszałeś to? Chyba. Co to kurwa za hałas? Jaki hałas? To znowu te pęknięcia! One... Cholera! Wróciły! Wróciły! Pali go. I to tam w dziwny sposób się to zakleiło. Można to powiedzieć. Edward, zostaw mnie! Ratuj się! I tak bohatersko. Reszta zginęła, my przyszliśmy, ha. I tu bodajże zaczyna się już. Druga, tak, etap drugi. Zawroty głowy, początek. Nie, już źle. Ostatecznie ląduje na szczycie windy. W jej środku szef grozi starcowi, którego nazywa Paddingtonem. Klejnot noszony przez starca zaczyna świecić i wtedy wybucha kompletna panika. Czuję się, jakbym stał na klatce dla ptaków, zawieszonej na jedynym włosie nad przepaścią o głębokości 22 pięter. Wtedy klatka zaczyna się... No, mogę to jakoś przyjąć? Nie, nie mogę. Zaczyna się co? Moment. Dobrze, zaczynajmy. Nie można tam przekręcić, no przesunąć, więc szkoda. Co się dzieje do cholery? Czy jest tu ktoś? Jakoś gościwe słyszymy. A je, wszystko robimy przyciskiem E. Chyba jej nie pomożemy. Obym spadł tam. Świetnie. W porządku, bez paniki. No skakać można, je. Yeah. Nie, myślałem, że... Proszę, pomóżcie! No kurde, go... Nie, przecież... Nie do cholery. Czy jest tu ktoś? Halo? Ostro. O shit! Przesknąłem. O
utknęłam. To mamy tam. Możemy to jakoś... Przykro mi, proszę pani, ale nie ma szans, abym teraz do pani zszedł. Musi pani próbować sama. Sama? Co mogę zrobić? Kurde, zostałem tam. Proszę spróbować otworzyć włas nad głową i sprawdzić, czy się pani nim wydostanie. O, teraz mogę zejść. Próbuję. O, co to? Nie mogłabym sięgnęła tego cholernego władzu. Czyli co, mam przerypane? To jedyne wyjście. Jest, udało się. A nie wiem, czy na... O, jakiś czas chyba, z tego skaczmy lepiej. Ej, ty! Ty, kolego! Tylko spokojnie, zejdź powoli na dół. Ciekawe jak. Weź kilka kłęczy. A tam jest. Tylko nie pęknięcie. No i nie wiadomo, jak zejdziemy. No i niestety. To było fajne. Dobra. Zostało jeszcze całe kilkanaście minut. Dobra, kilka minut. Skacz tam. I bohaterskim skokiem znaleźliśmy się. Anno, musisz mnie stąd zabrać. Moja ręka odmawia mi posłuszeństwa. Co? Nie mogę otworzyć drzwi, a muszę się wydostać. O, Gusiuba, siema. Błagam, proszę pana, musi nam pan pomóc. On jest ranny, a ja nie mogę go stamtąd wydostać. Widział pan te ściany? One żyją tak jak w koszmarnych snach. Otworzą się i pochłoną pana. Przysięgam, widziałam. Też to widziałem i co? Wyluzuj, a znajdziemy sposób, by się stąd wydostać. I o co ci chodzi? Damy sobie radę. Teraz powiedz mi, kotku, gdzie są wszyscy? Okej, zostałam parę minut, więc chyba tam przejdziemy przez te drzwi. Słyszałeś to? Czuję nie. Ich. Wrócili. Po prostu to wiem. No dobra, przeszliśmy sobie tym spokojnie. Wow, tam chciał chyba coś. A dobra, tam mam to. To nie my najważniejsze. Odsuńmy to. Kuu, się puszcza, dobra. Puszcza się, puszcza. No fakt, to jest ciemno. Ale jest jasno, dobra, może być. Gasica. Odpój, spój się. O kurde, tu mi się spaliny trendy niż to. No nieźle, trzeba przyznać. Zaś fajny początek. No kurde, ten strażaka sama się nie będziemy bawić, nie ma. Jeden głębszy rzut. Albo zboksowany. O, dobrze. Mogło się przez mylić. Chwilę naprawdę mnie nastraszyłeś. Dzięki Bogu wreszcie się tu pofatygowałeś. Jestem ranny i nie mogę otworzyć tych drzwi. I o co chodzi z tym budynkiem? Anna? Zobaczę, co mogę zrobić. A może łatwiejszym sposobem byłoby przejście ten... No dobra, to jednak nie. Dobra, palę susów moją. Szybko, ona potrzebuje fajną pomocy. Buteleczką. Proponuję, abyśmy się wszyscy stąd wynieśli. A co zrobimy, człowieczku? No i dobra, już. Patrzcie. Kurde, to własne są mówi. To było? Wszyscy yeah. Słyszeliście? Szybko! Właśnie zobaczyłam tako. Kolejne pęknięcie da. Wzdłuż ściany. Dobra. Poka rękę. Ha, ha. Weź to nie boli. Aha, teraz mamy się tędy udać. Drzwi były całe jeszcze przez chwilę. Doktor Strike. O! Zresztą boli, myślałem, że to... Chcę tam spłonę! Boże, postępuję szybko, zaraz zanim... Strażak sam, to pomoże, albo nie. O kurde. Ogięcie, rozprzestrzenia, szybko. Uważam, a nie. A coś... O kurde, myślałem. Przestań! No co? Nie ma mowy, nie zamierzam skakać przez te płomienie! Ty nie musisz, ja sam skoczę. Ja sobie skoczę tam. Jeśli mi się uda. Jeżeli chcesz... Wow, slow motion. Fuck! Alt, szybko, alt, faster, alt! Nie, możliwe. Dorwali naszego przyjaciela, Freuda. No nic, nie żyje. Mamy pistolet.
Ale cies, ale... Wiem, to jest zabawa ciałem, ale dobra. Myślę, że się spaliło. I dobra. Wow, mamy fajną kurteczkę, trzeba przyznać. Pistolet. A przecież nie będę strzelał. I tutaj zakończymy nasz odcinek. Zagrajmy w... O, już mamy trzeci etap. Zagrajmy w Alone in the Dark. I na końcu jeszcze przyznamy to. Schody pożarowe. Jest to piąte piętro. Ogień rozprzestrzenia się wszędzie. Spotykam Annę. Panikuję, ponieważ jakiś mężczyzna jest uwięziony w swoim biurze. Próbuję nie myśleć o pustce, jaka wypełnia mój umysł. Walczę z wspomnieniami, które szaleją wokół nas. I tak widzimy się w następnym odcinku. Na razie.